Podziemne księgi. 5 najbardziej leczniczych ziół w Polsce. Podziemny zielnik. Witaj. W dzisiejszym odcinku postanowiliśmy przedstawić Ci zestawienie 5 leczniczych ziół rosnących na terenie Polski. Mogą być one świetną alternatywą dla chemicznych leków. Odpowiednio zastosowane pomogą zwalczyć dolegliwości, które nas dotykają. Pamiętaj, by nie zrywać ziół w miastach lub blisko ruchliwych dróg, ponieważ zawierają one w sobie szkodliwe metale ciężkie. Aby zebrać lecznicze zioła, udaj się na tereny, na których występowanie spalin w powietrzu jest znikoma, a gleba niezanieczyszczona. Oto 5 dostępnych ziół leczniczych rosnących w Polsce. Pokrzywa zwyczajna. To lecznicze zioło pojawia się tam, gdzie znajdzie żyzną i wilgotną glebę, bogatą w azot i próchnicę. Znajdziemy ją więc w olsach, grądach, a także na wilgotnych łąkach, wzdłuż rowów, dróg i pod płotami zabudowań. Źródłem leczniczym pokrzywy są jej korzenie, liście oraz ziele. Pokrzywa zwyczajna znana jest z tego, że działa moczopędnie i oczyszczająco. Ponadto w pewnym stopniu uzupełnia jony żelaza u osób z ich niedoborem. Wspomaga również leczenie cukrzycy, doprowadzając do normy poziomu cukru. Działa zbawiennie w schorzeniach reumatycznych, a także przy trądziku młodzieńczym. Aplikowana zewnętrznie pokrzywa wzmacnia włosy, przeciwdziała łupieżowi i łojotokowi skóry. Można ją zatem stosować zarówno od środka, jak i zewnętrznie. Często wykorzystuje się ją do produkcji preparatów kosmetycznych na włosy i skórę. Pomaga też przy stanach zapalnych jamy ustnej oraz bólach mięśni i stawów. Nie powinno się stosować pokrzywy przy równoczesnym przyjmowaniu leków na cukrzycę, ponieważ zioło to będzie dublować ten efekt, jako że działa przeciwcukrzycowo. Warto również unikać jej przy krwawieniach i chorobach układu rozrodczego. Delektowanie się herbatą z pokrzywy to wspaniały dodatek do spędzania długich, letnich i jesiennych wieczorów. Rumianek pospolity. To na pozór zwyczajne, ale magiczne zioło obficie rośnie zarówno na glebach piaszczystych, jak i gliniastych, ale preferuje żyzne, świeżo uprawione, przepuszczalne gleby z domieszką piasku o niskiej zawartości wapnia. Kwitnie od końca maja do września. Najlepiej wyrasta na silnie nasłonecznionych stanowiskach o wystawie południowej lub południowo-zachodniej. Jest bardzo znanym i cenionym ziołem leczniczym. Uprawiany na plantacjach i zbierany ze stanu naturalnego. Źródłem leczniczym jest jego koszyczek kwiatowy. Nie pozyskuje się substancji z jego korzeni ani łodygi. Lekarstwo rumiankowe ma wiele postaci, a najbardziej znanymi są okłady i napar, a także kąpiele rumiankowe. To niesamowity twór zawiera w sobie potas i mangan, ale również witaminę C i kwasy organiczne. Działa przeciwdepresyjnie, likwiduje wzdęcia, wspomaga regenerację błony żołądka i działa moczopędnie. Stosuje się go również na rany, ponieważ działa przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo. Ponadto działa przeciwświądowo. Łagodzi również zapalenie spojówek. Rumianek jest bardzo bezpiecznym darem natury. Jedynym przeciwwskazaniem stosowania jest alergia na to zioło, która jednak jest bardzo rzadkim zjawiskiem. Herbata z rumianku łagodzi bóle dziąseł, a w dodatku jest bardzo dobra w smaku. Kubki smakowe mogą poczuć się, jakby znalazły się na łące. Chmiel zwyczajny. Rośnie w wilgotnych zaroślach, olsach i łęgach.
nad rowami, a także na terenach ruderalnych, przy zabudowaniach i śmietniskach. Zakwita wczesnym latem. Najbardziej znany jako składnik piwa. Surowcem leczniczym chmielu zwyczajnego są jego szyszki i zawarta na nich lupulina. Jego szyszki działają rozkurczowo, ułatwiają trawienie i pracę jelit. Dodatkowo gorycze chmielowe pobudzają wydzielanie śliny i soku żołądkowego. Wyciąg z jego szyszek stosuje się jako środek uspokajający, pomagający w bezsenności i drażliwości. Dodatkowo wyciągi z chmielu stosowane zewnętrznie pomagają przy zapaleniu korzonków nerwowych, bólach reumatycznych, stanach zapalnych skóry, także w trudno gojących się ranach, również przy wypadaniu włosów. Warto też sięgnąć po ten zbawienny specyfik, jeśli cierpi się na chroniczne zmęczenie lub brak apetytu. Nie zaleca się jego stosowania osobom, które prowadzą samochód i inne urządzenia mechaniczne, gdyż działa uspokajająco i nasennie. Nie rekomenduje się również podawania go dzieciom poniżej 12 roku życia. Kozłek lekarski. W stanie naturalnym kozłka spotkać można zarówno w miejscach wilgotnych, jak i suchych. Preferuje on jednak na wilgotne łąki, pastwiska, brzegi strumieni i rowów, skraje lasów. Charakterystyczną cechą kozłka jest wysoka mrozoodporność. To ziele, które możemy znać pod nazwą waleriana. Stosuje się go najczęściej w formie naparu. Jego kłącza oraz korzeń są surowcami leczniczymi, które wykorzystuje się w leczeniu bólów menstruacyjnych i bezsenności, a także rozkurczowo. Zbiera się je wiosną lub jesienią i suszy. Obniża aktywność układu nerwowego, dlatego polecany jest osobom cierpiącym na nerwice lub ataki stanów lękowych. W przeciwieństwie do leków syntetycznych, które przepisują lekarze, kozłek rzadko daje efekty uboczne i jest dla nich bardzo bezpieczną alternatywą. Należy jednak pamiętać, że nie powinno się stosować go równolegle z lekami uspokajającymi, gdyż zdubluje ich efekt. Ciekawym zastosowaniem tego zioła jest również leczenie łupieżu w formie nakładania jego substancji na skórę, a także na łojotoki i przetłuszczanie. Nie zaleca się stosować go u dzieci poniżej 12 roku życia. Mniszek lekarski. Znany również jako mlecz lub dmuchawiec. To skarb wśród chwastów. Porasta siedliska otwarte, takie jak nieużytki, łąki, pola czy trawniki. Pojawia się także w ogrodach i sadach. Kwitnie od kwietnia do maja. Jego liście zbiera się przed kwietniem, łodygi podczas, natomiast korzenie wiosną lub jesienią. Działanie mniszka obejmuje przede wszystkim układ pokarmowy. Gorzkie substancje obecne w ekstraktach oraz soku z jego korzenia lub ziela wzmagają wytwarzanie śliny, soku żołądkowego oraz żółci, a także ułatwiają jej odpływ od dwunastnicy oraz zapobiegają jej zastojom. Wspomaga więc on pracę wątroby i skutecznie ją oczyszcza. Ten popularny żółty skarb oczyszcza nie tylko wątrobę, ale i nerki. Stosuje się go również w celu poprawienia kondycji skóry. Jego soki usprawniają też przemianę materii i regulują procesy wypróżniania. To świetny specyfik na odchudzanie, oczyszczanie organizmu i doprowadzenie układu pokarmowego do pierwotnego ładu. Sok z mniszka jest też wykorzystywany w leczeniu infekcji bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych. Jest to też naturalny prebiotyk. Usprawnia on tworzenie się bogatej flory jelitowej, więc można go stosować jako kurację po wyniszczeniu organizmu antybiotykami lub niezdrową dietą. Może być stosowany jako napar lub dodatek do sałatek i przyprawa do potraw mięsnych, a także jako sok po ugotowaniu lub podsmażeniu. Warto więc zastanowić się, zanim użyje się słowa chwast, na mniszek lekarski.
Dziękujemy Ci za przyswojenie tego materiału. Wierzymy, że pomoże Ci on wybrać zioło, które ukierunkuje Twój organizm w stronę pełni zdrowia. Życzymy Ci wspaniałej energii, owocnych dni i do zobaczenia w podziemnych księgach.